Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku postaramy się troszkę ogarnąć jakieś tam rdzewki i tak dalej. Tutaj na przykład ten błotnik będzie trzeba wymienić za jakiś czas, bo on już się do niczego raczej nie nadaje. Także jakby ktoś miał taki błotniczek, teraz wam powiem, jaki to jest kolor. L57N. L57N czy LS7N? L57N chyba. Także jakby ktoś miał używany w jakimś fajnym stanie, to kupię. Bo tam widziałem, nówki są, ale 400 to nie chce mi się za bardzo płacić jak na razie. Chociaż można też za 200, ale nie pomalowany. Nie wiem w sumie jaki on jest jakości, także też nie za bardzo wolałbym jakąś używkę w dobrym stanie. No i co, będziemy dzisiaj postaramy się powyszlifowywać tam, gdzie są jakieś takie rzeczy. Później to oczywiście na to damy chemię i po chemii podkład epoksydowy i na to dopiero farba, lakier pójdzie. No ale najpierw oczywiście sobie to wszystko odkręcimy, wyczyścimy, jak już wszystko będzie gotowe, to zabezpieczymy woskiem i takie będzie działanie, ale dzisiaj tylko chcę sobie umyć, bo samochód będzie jeszcze potrzebny, a tylko tyle zdążę zrobić, bo na resztę potrzeba troszkę czasu, żeby ta chemia zadziałała i tak dalej. Także co, zaraz się biorę tutaj do zdejmowania nadkoli. Tutaj całe plasticzki zdejmiemy, wyczyścimy, zobaczymy co tam się dzieje, bo tutaj na przykład już widzicie, ktoś zrobił szkołę druciarstwa, bo prawdopodobnie tutaj już nie mógł się złapać do mocowania, bo może go nie ma, a może jest i ktoś zrobił tak na odpierdol. Zobaczymy. I się wkręcił chyba w błotnik po prostu blachowkrętami. I co wam jeszcze powiem, pożyczyłem sobie od dziadka lewarek, bo znaczy lewarek, podnośnik hydrauliczny, bo te moje lewarki to jest lipa. Nie dość, że to trzeba pilnować, żeby to tam dobrze włożyć pod próg. Te progi też są takie, wam powiem, znaczy można normalnie podnosić, nic się nie dzieje, ale zawsze jest to tam jakiś strach, bo nie wiem jak to jest zrobione. A takim podnośniczkiem sobie pod wahacz wjedziemy i będzie dobrze. Solidny podnośnik, także nie mam strachu, oczywiście sobie podniesiemy na nim i podłożymy jakieś pięki. Tu mam oczywiście, nie mam klucza, to tutaj od transita, od kół, też się nadaje. Podnosi, wszystko elegancko. No wiecie, będziemy musieli go parę razy podnieść, a tak to będzie szybciej i łatwiej. Też wam powiem, taka pogoda jest, że nie wiadomo czy się brać za to, czy się nie brać, bo zaraz ma padać. Później pada 5 minut. Ogólnie też sobie zamówiłem taki podnośnik za 100 z OLX-a podobny. Mam mi przyjść w następnym tygodniu, zobaczymy czy to będzie podobnie konstrukcyjne, bo tutaj wiecie, porządne jest te kółeczka metalowe, bo w tych nowych, kurde, tak patrzyłem, jak takie tańsze, no to te biedronkowe są do dupy, bo to jest tragedia jakaś. Niby się tam wyginają wszystkie. Zamknij palko. Ops. Widać w ogóle coś. Jak na pit stopie, kurde. K
Kurwa mać. Co jest znowu? Ops. Ops. Wziąłem sobie wkrętareczkę. Zobaczmy, co tutaj są za torksy. Takie albo większe. O, te są dobre. Czyli te 25. Ciekawe, czy to się wszystko odkręci, bo tu jest dość dużo śrub. Nie wszystkie są od osłony, ale trochę ich jest. Zobaczmy najpierw te od strony karoserii. Dobrze jest, to ich mocno chyba nie dokręci. O, tutaj już piąteczka. Szósteczka. Siódemeczka. Dopiero na siódemce odkręciło. Używam tego sprzęgła, bo one trochę jeszcze, wiecie, trochę robi wibracji i te śruby mogą puścić. To taki mój sposób. Nie wiem, czy dobry, ale działa. Kurde, ale ktoś... Albo dokręcam chyba, tak? Kurwa, ty debiu. No to tak to byś mógł odkręcać. Chyba nic, tylko jeszcze te blachowkręty. Odchodzi. Dobra, wezmę rękawiczki. Tu się upierdolę jak nic. O, nie gadaj, że jeszcze trzeba pod samochód wejść. Może tak być. Ta. Jeszcze tu chyba trzymają. Nie wiem, jak głęboko ten błotnik chodzi. Ale tu chyba to jest całość, czyli jeszcze dwie śruby od dołu, z strony zderzaka. Ja cię pieprzę. No tak wymyślił, a jeszcze tu jedna jest. I tu jest wolne, to jeszcze te dwie śruby. Jeszcze pod zderzakiem, ja pierdolę. Jedna jest obrobiona chyba. Kurwa. To świetnie. No tak, za łatwo być też nie może. Wciśnij pan tą wkrętarkę. Poszło. Elegancko. Ale tej już tu nie dam. Lepiej by było nowe zamówić, albo jakieś w dobrym stanie, bo te to już niektóre to albo w łatwym miejscu wydać, nie dokręcić za mocno. Hops. Hops, hops, hops. Hops, hops, hops. Dobrze. Nie wygląda tu najgorzej. Patrzcie, tutaj się najgorsze rzeczy zbierają. Nie wiem, czy to widać.
ale tu, o, tutaj cały syf się zbiera i to później koroduje wszystko. Jeszcze pod tym by trzeba było zobaczyć. To jest jeszcze jakaś osłona, cholera. Myślałem, że to będzie wszystko gołe, a tu jeszcze jakąś osłonę dali. Także pod tym się dopiero okaże, czy jest dobrze. Bo tu jest ok, nawet te progi nie wyglądają tak źle. Kurwa mać. Pod tym jeszcze trzeba odkręcić. Nie wygląda naprawdę źle. Myślałem, że będzie gorzej. Plasticzki, plasticzki. O, już zaczyna padać, panowie. No, ale z tego co patrzyłem, to ma być krótki deszcz, także możliwe, że się niedługo zobaczymy. Dobrze to rozebrać co jakiś czas, bo widzicie, pokażę wam jeszcze. Na razie tak tylko sobie delikatnie kropi, ale patrzcie, patrzcie tu na kostkę. O, ops, 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 ops. No tu ktoś tu chyba czyścił, bo wygląda ładnie. Także my to sobie umyjemy ładnie też. Też ten błotnik to jest i tak już do... On był lepiony, ten błotnik. Co mnie w sumie nie dziwi, bo on tak właśnie wyglądał nalepiony. Choć ktoś tutaj chyba spawał reperaturkę nawet. Nie widać, ale wam pokażę. Także ktoś to nawet porządnie zrobił. Spodziewałem takiego obrotu spraw, ale gorzej będzie z tamtej strony, podejrzewam. Już wam szybko pokazuję, bo zaczyna padać. O. Widzicie? Ktoś tutaj coś wstawił. Nie wiem na jakim sposobem, ale jest ustawiona jakaś część. Może tak tylko, wiecie, na sztukę, ale chyba jest metal. No a tu jest jeszcze ten syf, jak widzicie, o. Ale tak wam powiem, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, spodziewałem się gorszej sytuacji. Aczkolwiek nie wiem, czy ta masa jest oryginalna, bo bardzo możliwe, że nie. Ale to tam, wiecie, pół biedy. Ważne, że się... że tu wszystko gra. Tutaj troszkę można przeszlifować, ale to wiecie, to nalot jest. Tutaj najlepiej by było sprężynę wyciągnąć, ale tego już nie zrobimy. Będzie inny odcinek z wyciągania sprężyn i amortyzatorów, bo on jest chyba tutaj gdzieś, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tutaj nie jest przypadkiem zgięty. To tak wygląda, jakby był tu zgięty. Muszę zobaczyć z tamtej strony, bo może tak jest. Ale tak wygląda. I tu będziemy musieli... No już wam pisałem, że będziemy musieli amorek z tej strony zobaczyć, czy jest prosty, czy go wymienić. No ale tu widzicie, jest ok. To sobie później zasmarkamy wszystko woskiem i będzie, myślę, zakonserwowane. O, tu mamy dostęp do rozrządu. Nie, to nie jest do rozrządu, do koła pasowego. O, a plasticzki zostawiam na deszczu, może się trochę umyją. Nie popadało, ale to nie szkodzi. Nawet dobrze. Dobra. Spryskam sobie to płynem do naczyń z wodą i później się to wszystko ładnie umyje. Widzicie, tam gdzie dali konserwację, to jest ok, tam gdzie nie dali, to trochę rozewieje, ale bez tragedii. Spryskajmy sobie. Mam nadzieję, że nam to trochę odtuści. Teraz robimy drugą stronę też. I pójdziemy po myjkę ciśnieniową. I to ładnie się spłucze. Tą wyczyścimy. Mówię, o, na dole. No, także myślę, że warto coś takiego sobie zrobić. Szczególnie jak macie nowsze samochody, bo tutaj to już jest trochę po robocie, ale o, widzicie, tutaj
Gord zabierze. No ale to wiecie, to jest błotnik. Dobra, to tu niech se robi, ja odkręcam tamtą stronę, jak będzie coś ciekawego, pokażę wam ile tam syfu będzie. Dobra panowie, teraz wam pokażę bolączkę wagów. Jak to wygląda. Patrzcie ile syfu, ja pierdolę. O, tutaj wam pokażę, tutaj jest to wygłuszenie. A tutaj podobnie w sumie jest. Tu się syfu zbiera. Masakryczna ilość. Tu wam pokażę od czego się zrobi. To już też widziałem w jednym filmiku. Ten wikwit, proszę państwa, od niczego innego jak od publicznego wygłuszenia. Tak jest, bo on wchodzi i zaraz sobie je zdejmiemy i pokażę wam, że one tutaj jest winne temu, no po prostu widzicie, o tutaj jest wszystko potrzebne i to możemy sobie wyjebać, bo to jest do niczego niepotrzebne. Takie właśnie wygłuszenie tu widzicie, o, zbiera wodę. Pewnie wygłusza nam małą bardzo skalę, ale w nowszych Seatach widziałem, to samo robią. No i tutaj później nic dziwnego, że się gromadzi wilgoć i to wszystko nam koroduje. Także warto sobie tu zajrzeć. Przy okazji tu mamy zbiorniczek od płynu od spryskiwaczy i od pompy wspomagania. O, i tutaj idzie nam ta rureczka, coś my ją robili nie tak dawno. No. Na razie nie zardzewiała. Także bardzo dobrze. No i teraz sobie jeszcze tutaj zaraz wytegujemy stąd całe to dziadostwo. Także wiecie, jak macie takie wagi czy coś, to sobie zobaczcie, czy nie macie takiej sytuacji jak ja mam. Bo ja sobie tu właśnie, o. A dużo tego nie ma w sumie, ale nawet próg jest cały, kurwa mać. Nieprawdopodobne. Byłem pewny, że tu już próg będzie do wyjebania. No i tutaj zaraz sobie jeszcze to odkręcimy, bo tutaj jeszcze i tak pełno tego się. Hop. Zobaczmy. Nie ma źle, tutaj jakiś syf, ale to nie jest, to nie wpływa na właściwości jezdne i tutaj wszystko zażygamy woskiem, panowie. Nie ma źle, kurde, myślałem, że gorsze gówno kupiłem. A tak to jest bardzo dobrze nawet. Hops, 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 hops. Zrazu się umyję troszkę od środka. Mówię wam, skończymy to jak będziemy przy sprężynach grzebać, ale tak żeby już było mniej więcej gotowe. Żeby się już bardziej nie robiło, to zrobimy tak, o. Albo wiecie co, też mi się nie chce targać tej myjki, a tutaj nie dojdziemy tą myjką też. Wezmę zwykły szlauch. I po prostu wezmę szczotę i szczotą to wyczyszczę, bo jest za małe pole manewru do tej myjki i tutaj się nie zegnę tak z nią, żeby fajnie wszystko wyczyścić. Także mniej atrakcji będzie jednak, aczkolwiek skuteczność większa będzie. O, patrzcie, do typu wylatuje, jakie mistrz. Thank you.
ciepła. Wyczyść porządnie. Jeszcze raz to będziemy musieli przemyć, jak będziemy robić, ale to na razie tak, wiecie, żeby było już czyste. No tutaj mamy troszkę korozji, ale to taka, wiecie, powierzchowna. Tutaj ktoś ją zategował jakimiś kanami czy czymś, nie wiem. No tutaj mamy mocowanie. Nie wiem, czy to było też przypięte do tego mocowania, czy to się połamało. Tutaj nie ma tam takiego mocowania, nie? Tutaj na dole całkiem chyba nie ma. Ten płótnik chyba jest nowy. Zaraz zobaczę z tamtej strony. Ale wydaje się być nowy. Zobaczymy, czy ten jest polakierowany od wewnątrz. O, ten jest polakierowany, czyli tamten już był zmieniany. Ale to właśnie widzicie, to jeden, to na ten tańszy był zmieniany. Bo ten jest polakierowany. To znaczy, że tamten był wymieniany, a ten jest, musi być oryginalny. Tak. No tutaj jeszcze nam zostało umyć i będzie dobrze. Ale nie ma tak źle, wszystko jest w całości, to najważniejsze, a że tam są jakieś wykwity. No, także pokazuję wam efekt końcowy. Jest w miarę umyte tutaj, lansko. Także widzicie, te stare błotniki to one chyba więcej przetrzymują niż jeszcze nowe. Raczej na pewno. Tu jest troszkę pordze białe, ale tu wjedziemy multiszlifierką i też wyszlifujemy. A tak, to nawet ten błotnik, powiem wam, no oprócz tego, gdzie tutaj była ta nieszczęsne wygłuszenie, to się zeszlifuje i tam jakieś włókno szklane najwyżej się dupnie i też będzie dobrze. Tutaj, jak widzicie, coś tam obsmarkali w fabryce, ale to powinno być wszystko zażygane woskiem i wtedy macie spokój. Także jak ktoś nówki kupuje samochody, podejrzewam, tak samo oszczędzają na nich, także lepiej sobie zażygać woskiem i mieć spokój na lata. Szkoda, że wcześniej tutaj nie zauważyłem, że tu jest to wygłuszenie. Wiedziałem wcześniej, ale też mi się w sumie nie chciało grzebać przy tym, także tutaj jest fajnie, elegancko, bo tu też widziałem w Golfach, też tutaj lubi wywalić cały ten, a tu jest fajnie wszystko za tą masą taką, jak łączenia się robi spawalnicze, to jest wszystko fajnie zaklejone. Jednak to zrobię chyba w kilku częściach ten cały maraton, bo to będzie dość długie. Jeszcze to zdejmiemy. Tutaj się martwiłem, że nie wiem, czy nie wiadomo, czy nie będzie trzeba amortyzatora ściągać, ale chyba nie, bo tutaj jest widać przerwa, więc można to pewnie wygiąć jakoś. Także będzie dobrze. Dobra, panowie, udało się to odkręcić. Nie pytajcie, ile to trwało, bo długo. Jeszcze jedna śrubka została. Tutaj poświęcić trochę temu czasu, bo śruby zastane. Dlatego tutaj pomaga trochę sprzęgło, bo one takie wstrząsa. Śruby zastane i one po prostu są i nie dość, że stoją, to jeszcze w środku są zawalone i muszę brać tak, o, no i w środku wydłubywać, jak mi tam ten bit nie chce dobrze siąść, bo inaczej jak tego nie zrobię, to obrócę całą śrubę i po prostu będzie wierconko, nie? A tak to na razie się obyło, bez żadnego wiercenia. I jakoś to... Dobra, panowie, wyjmujemy to. Jest dość ciepło. Tutaj też mi zaczyna coś powoli brać, także tutaj też wolałem, tak jak w Polo, wszystko to zdjąć. Właśnie tego spokoju. Hops. I elegancko zeszło. Tutaj też się... Mówię o tym. A
ale to wam powiem, że to jest w sumie od trzymania plastików tylko, także chrupię tu sobie. Także tutaj też trzeba zakonserwować, zeszlifować wszystko. Tutaj też. O, tutaj błotniczek też coś. Tutaj też coś. Co to jest? A, od baku. I takimi gruzami ludzie jeżdżą i żyją, nie? Dobrze. No, to taka powierzchowna rdza tutaj, ale tu gorzej trochę. Tutaj już zeżarło. Dość. Gorąco, to trzeba lody zjeść. Ja powiem wam, zajebista sprawa taki lewarek, bo ani nie trzeba się tutaj specjalnie starać, bo podłożycie tylko albo pod belkę, tak jak ja tu, albo pod jakąś tam podróżnicę i podnosicie bez problemu. Szybko się podnosi, bo nie wiem, z 5-6 takich pompnięci jest podniesiony samochód, a tam tylna warka trzeba kręcić. Wszystko zalejemy woskiem, chemią rdzę potraktujemy, będzie dobrze. No, powiem wam, z tej strony jest podobnie, taka jakieś purchelki czy coś, to wiecie, to się zeszlifuje, także to nie jest problem. Tutaj też tak, z tej strony chyba, nie wiem czemu to tak gnije z tej strony. No i tutaj troszkę jest więcej z tej strony, ale tutaj wiem, że było coś z progiem łatane, także tutaj się spodziewałem, że może być troszkę gorzej, ale dalej bez tragedii. Także co, sobie tutaj wyczyścimy. Tutaj też się zbiera w tym zderzaku kamieni. Śrubeczki od razu, jak se zrzucam je sobie tak, żeby troszkę się z tego piachu wytrzepały i żeby było je lepiej później zakręcać. Także robimy takie wstrząsowe czyszczenie. No, ale tak, nie ma tragedii, tutaj jeszcze to wyczyszczę dzisiaj. Powiem wam, nawet jakbym chciał, to bym tego w jeden dzień wszystkiego nie zrobił na raz, bo nie ma opcji, kurde, tutaj i musisz wszystkie śruby poluzować, które nie były tutaj, tył w ogóle chyba nie był rozkręcany, ewentualnie tu było z tej strony, bo trochę łatwiej poszło, a tak to nic. Tutaj też, o, tuliczek się tutaj już rozspawał, będzie trzeba jakąś spawarę i tak kupić, powiem wam, bo bez tego to tu jest jakaś zaślepka, bez spawary to jak bez ręki. Możemy coś zrobić, ale to będzie takie lepienie, a zawsze jak się nowe wstawi, to jest inna sprawa. Zobaczycie, jeszcze tam możecie napisać, co tam polecacie do konserwacji, ale tak według moich wszystkich obserwacji to ten wosk to będzie najlepsza sprawa, bo te bideksy wszystkie to jest dziadostwo, ani tego domyć później, ani nic, żeby coś porobić, tragedia jest. A tak wosk to wiecie, zawsze się da umyć i to odpycha wodę i widać, co się dzieje, to najważniejsze, nie? Bo tu pod tym to nic nie widzicie, co się dzieje, a tak to zawsze jest widoczność i dobrze jest. Także co, ja sobie tu spryskuję, tam idę myć i jeszcze wam pokażę końcowy efekt. I co, panowie, wstępnie umyte, tak to wygląda. Ktoś może napisać, że po co ja to konserwuję, bo to już i tak za późno. No w sumie za późno, nie, ale zawsze coś to da, zawsze coś się tam człowiek nauczy. Mam jeszcze polo do zrobienia, to trochę tutaj się nauczę, jak mniej więcej będę miał już pojęcie, ile takiego preparatu pójdzie. A tutaj powiem wam tak, tutaj już nie zaszkodzi na pewno, a pomóc może pomóc, także powiem tak, jak ktoś chce, to niech sobie konserwuje, nawet jakby to miało zaraz się rozwalić, a
tutaj myślę, że nie ma tragedii w każdym razie. No. Tutaj, gdzie są takie mocniejsze ogniska, no to wiadomo, to już prawdopodobnie to nic nie da. Zobaczymy, na ile ta chemia działa. Tutaj też. Tutaj już w ogóle jest kiepska blacha, bo tutaj zaraz obok tego odpowietrznika, to jest klasyk, że tam obok odpowietrzników gnije. Także tutaj tak bym to zostawił. I tak to wszystko zażygam tym preparatem, tak dla świętego spokoju. Także tak, tutaj tak to wygląda. Jak sobie kiedyś kupię spawareczkę, jeszcze będzie ten samochód, to sobie tutaj pospawam to, także nie ma problemu. Tutaj też tak samo jest. O, tak to wygląda, panowie. Od Polo i od Golfa, i teraz dalej tak samo robią te z przodu i tam się zbiera dalej ten gruz, także filmik aktualny do teraz, filmik będzie aktualny jeszcze dobre parę lat. Także dobra, ja tutaj składam, do następnych odcinków, na razie i cześć. No tak.